Na początek myślę, że zaczniemy od tego w ogóle, czym jest InstaLink. InstaLink jest bezpłatnym narzędziem do nauki słownictwa, którego zadaniem jest ułatwienie pracy zarówno nauczycielom, jak i uczniom przy spajaniu nowego słownictwa w sposób systematyczny. W naszym programie istnieje możliwość doskonalenia języków obcych, takich jak język angielski, francuski, hiszpański, również niemiecki. Mamy także możliwość nauki i doskonalenia ortografii, czyli języka polskiego, oraz prostych zadań algebraicznych. Dodatkowo mamy również od jakiegoś roku bazę słówek polsko-ukraińskich oraz angielsko-ukraińskich właśnie do nauki języka angielskiego i polskiego przez dzieci z Ukrainy. Obecnie trwa 20. edycja programu InstaLink dla szkół i właśnie udział w takim programie pozwala nauczycielom, jak i uczniom na bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów zawartych na naszej platformie. W trakcie dzisiejszego szkolenia dowiedzą się Państwo, jak założyć klasy, w jaki sposób dodać do nich uczniów, w jaki sposób dodać słówka. Zobaczymy również listy słówek, które są jednym z takich ważniejszych funkcji InstaLink, jeśli chodzi o pomoc nauczycielom. Zobaczymy również raporty, które Państwo będą widzieli z perspektywy nauczyciela. Także zobaczymy, jak wygląda sesja ucznia, czyli takie powtórki słownictwa z perspektywy ucznia. Na koniec powiem także co nieco o certyfikatach oraz pokażę Państwu, na czym polega pakiet premium. Jeszcze raz przypomnę, zanim zaczniemy, o tym, że można wpisywać się na listę obecności i dzięki tej liście będą Państwo mogli otrzymać certyfikat za udział w dzisiejszym szkoleniu. Dlatego zachęcam do wpisywania się na tę listę. Polecam także w czasie szkolenia zadawać pytania tutaj na czacie. Ja na te wszystkie pytania odpowiem, więc jest to naprawdę bardzo dobra okazja, żeby właśnie zapytać się o wszystkie ewentualne aspekty, z którymi będą Państwo mieli jakieś wątpliwości. Dobrze, więc myślę, że możemy zacząć. Na początek znajdujemy się na stronie InstaLink, czyli instalink.pl i to jest zakładka dotycząca logowania i na razie zaloguję się na swoje konto. Po zalogowaniu się znajduję się w panelu nauczyciela, czyli tym głównym menu, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze przyciski odnoszące nas do kolejnych stron na stronie InstaLink. My sobie zaczynamy na początku od klas. To jest tutaj najważniejszy element dla początkującego nauczyciela, ponieważ należy właśnie założyć klasy. To jest ten pierwszy krok podczas pracy z InstaLink. Klikamy Dodaj klasę. I tutaj uzupełniamy 5 prostych kroków, aby dodać naszą klasę. Na początek dodajemy nazwę klasy i tutaj możemy wpisać sobie na przykład, ja wpiszę sobie 6C, następnie dodaję liczbę uczniów, niech u mnie to będzie 5 uczniów, następnie wskazuję przedmiot. I tutaj dodam sobie język angielski. Dalej wskazuję podręcznik, niech to będzie Brainy klasa 6 Macmillana. A także wskazuję szybkość nauki. Szybkość nauki jest to liczba słówek w sesji, jaką będzie otrzymywać każdy z uczniów. Jest to taka przybliżona wartość, ponieważ tutaj, tak jak Państwo widzą, na przykład klasy 1-3 to jest około 10 słówek w sesji. Liczba słówek w sesji zależy od tego, jak dobrze, jak poprawnie uczeń odpowiada na zadane tutaj pytania.
Między innymi od tego to zależy, dlatego warto jest to wziąć pod uwagę. Kolejne mamy również przedział klasy 4-8, tutaj jest już około 15 słówek w sesji. W przypadku szkoły średniej i dorosłych programu podstawowego to około 20 słówek w sesji, a program rozszerzony to około 30 słówek w sesji. Ja zacznę sobie od tych 10 słówek. Tempo nauki można również zmieniać po utworzeniu klasy, dlatego jeśli zauważą Państwo, że na przykład w danej klasie chcą Państwo zadawać więcej słówek do nauki, to nie ma problemu, można to jeszcze zmienić. Kolejnym krokiem jest lista uczniów, ich identyfikatory, zaznaczenie płci oraz dodanie maili rodziców. Identyfikator ucznia jest generowany automatycznie przez Instalink za pomocą nazwy klasy oraz kolejnych numerów. Można oczywiście go zmienić, na przykład na inicjały ucznia i numer z dziennika lub też dowolną inną formę. Następnie zaznaczam płeć oraz mogę tutaj wpisać maile rodzica. Wpisując mail rodzica, taki rodzic otrzyma wtedy na swój adres mailowy maila z informacją o tym, że jego dziecko uczestniczy w programie Instalink i że ma możliwość również założenia konta rodzica. Takie konto rodzica pozwala rodzicowi kontrolować postępy pracy swojego dziecka. Dostaje również takie cotygodniowe raporty na temat liczby przyswojonych słówek, liczby nowych słówek, liczby dni pracy dziecka w tygodniu, co na pewno pomoże w przypadku takiego zachęcania uczniów do dalszej pracy z programem. Ja w tym momencie zaznaczę, że nie chcę dodawać żadnego maila rodzica, ponieważ podobnie jak w przypadku liczby słówek w sesji można również później dodać maile rodziców. Przechodzę teraz do trzeciego kroku. W trzecim kroku mamy podsumowanie kroku drugiego, a także wygenerowanie loginów i haseł. Są one tworzone automatycznie. Mogą Państwo już w tej chwili je sobie zapisać, na przykład w formie PDF. Mogą Państwo również na razie przejść dalej, ponieważ loginy i hasła będą cały czas obecne na Państwa kontach. Do momentu, dopóki klasa istnieje, to te loginy i hasła będą dla Państwa dostępne. Przechodzę do kroku czwartego i tutaj mogę przypisać jedną z list słówek do nauki dla moich uczniów. Listy słówek są utworzone do każdego rozdziału z podręcznika Brainy klasa szósta. Mogę tutaj rozwinąć taką listę, mogę zobaczyć, jakie słówka tutaj się znajdują, jakie mają tłumaczenie. Mogę także te słówka odznaczyć i na przykład przydzielić tylko jakąś część słówek. I tak też właśnie ja zrobię. No i tutaj interesują mnie tylko niektóre słówka. Jeśli okazałoby się, że pomimo wybrania wcześniej przez Państwa podręcznika nie ma tutaj list słówek do tego podręcznika, to po prostu właśnie należy i tak czy siak dodać ten podręcznik do swojej klasy, ponieważ wtedy my mamy informację o tym, że Państwo z tego podręcznika korzystają i po prostu będziemy mogli z czasem dodać również listę słówek do tego podręcznika. Na razie klikam przydziel, wybrałam sobie tutaj 6 różnych słówek, i od razu przeniosło mnie do kroku piątego. W
W roku piątym mogę również wpisać słówka pojedyncze, wskazać je tutaj w tym polu i wyszukać w naszej bazie. Tak właśnie zostaną Państwo przekierowani również w przypadku podręczników, do których list słówek jeszcze nie ma w InstaLink. I tutaj mogę wpisać na przykład jakieś słówko, wyszukać i dodać również do nauki, do mojej klasy. I po dodaniu słówek mogę kliknąć dodaj klasę i klasa została dodana do mojego konta nauczyciela. Mam tutaj klasę 6C, przedmiot to język angielski, podręcznik Brainy klasa 6. Teraz mogę już po utworzeniu kliknąć w nazwę tej klasy i przejść do menu danej klasy. Tutaj znajduje się wiele różnych przycisków. Dzisiaj podczas szkolenia nie będziemy omawiać ich wszystkich, natomiast wiele z nich będzie omawianych również w kolejnych szkoleniach, szkoleniu dla wdrożonych nauczycieli. Dzisiaj skoncentrujemy się na przycisku uczniowie, na przycisku słówka oraz loginy i hasła, a także raporty. Więc klikam najpierw w uczniowie i przenosi mnie do panelu ze wszystkimi uczniami mojej klasy 6C. Mam tutaj tabelę, w której na początku znajduje się identyfikator ucznia, który w ogóle po kliknięciu przenosi mnie także do takiego menu konkretnego ucznia. Kolejną kolumną jest kolumna rodzice, gdzie mogę dodać maile rodziców do konkretnego ucznia. Tak też w tej chwili zrobię. Klikam dodaj rodzica i wpiszę adres mailowy rodzica tego ucznia. Mail został dodany, jest również miejsce na drugi mail rodzica i to jest właśnie ta maksymalna liczba, jaką można dodać do jednego ucznia, czyli dwa konta rodziców. Tutaj jeszcze identyfikator zaświecił się na zielono, ponieważ ten rodzic ma wykupiony pakiet premium w InstaLink, dlatego też identyfikator ucznia podświetla się na zielono. Następnie przechodzimy do kolumny notatki. W tej kolumnie mogą Państwo dodać krótką notatkę tekstową do konkretnego ucznia. Po kliknięciu w notatki mogę kliknąć dodaj notatkę i tutaj wybrać datę, treść oraz czy udostępnić tę notatkę rodzicom. Ja akurat na przykład wpiszę sobie treść notatki. Uczeń bardzo systematycznie pracuje i udziela się na zajęciach. Może to być informacja dla mnie jako nauczyciela na temat pracy ucznia w czasie zajęć. Mogę także taką notatkę udostępnić rodzicowi i wtedy będzie to również taka informacja dla rodzica, pochwała ucznia właśnie u jego rodziców. Ponieważ mam dodany mail rodzica do tego ucznia, to myślę, że udostępnię taką notatkę, więc wybieram, że tak, chcę udostępnić. Klikam dodaj notatkę. I notatka została pomyślnie dodana. W tym momencie rodzic otrzyma maila z informacją o tym, że do konta jego ucznia został dodany jego dziecka został dodana notatka, będzie mógł ją później wyświetlić, logując się na swoje konto. Mogą Państwo również w każdym momencie taką notatkę przestać udostępniać rodzicowi oraz ją usunąć. Kolejną kolumną
jest kolumna systematyczność, która przedstawia liczbę dni, liczbę sesji wykonanych w danym tygodniu. Tutaj akurat nie mamy żadnych wykonanych sesji, ponieważ dopiero co założyliśmy naszą klasę, więc uczniowie jeszcze nie mieli szansy wykonać tychże sesji. Dalej mamy raporty ucznia, czyli takie indywidualne raporty do tego konkretnego ucznia. Mamy systematyczność, czyli tak jak mówiłam, liczba sesji w bieżącym tygodniu. Mamy także przyswojone słówka, czyli z tych 8, które jest dodane, na razie 0. Mamy ocenę tygodniową i ocenę miesięczną. Klikając w przyciski tutaj po prawej stronie, zobaczymy także wyniki ucznia na tle całej klasy. Natomiast dokładne znaczenie szczegółów sesji, przyswojonych słówek czy ocen tygodniowych i miesięcznych będę jeszcze Państwu wyjaśniała w przypadku omawiania raportów dla danej klasy, które jeszcze zostaną omówione właśnie w tym szkoleniu, tylko dosłownie za kilka minut. Na stronie z naszymi uczniami mamy oprócz tej tabeli również dwa inne przyciski. Jednym z nich to są loginy i hasła, które klikając możemy wyświetlić wszystkie loginy i hasła uczniów dodanych do naszej klasy. Jest tutaj również taka krótka informacja dla rodziców o tym, jak utworzyć konto rodzica. Mogą Państwo właśnie taką stronę wydrukować, pobrać jako PDF, wydrukować i rozdać uczniom lub rodzicom na zebraniu, lub też wysłać w formie maila do każdego z rodziców. Ja sobie tutaj jeszcze skopiuję przy okazji do innej karty dane logowania jednego z uczniów, abyśmy później mogli zalogować się na konto tego ucznia i zobaczyć, jak wygląda taka sesja od strony ucznia. Drugim przyciskiem tutaj u góry znajduje się tutaj przycisk Dodaj ucznia. Mogą Państwo dzięki temu już po utworzeniu klasy dodać nowych uczniów do swojej klasy. Należy wpisać identyfikator. Możemy iść tym systemem, który już jest, czyli nazwa klasy oraz kolejny numer, lub też dodać zupełnie nowy identyfikator. Ja na przykład dodam moje inicjały oraz kolejny numer w klasie, czyli 6. Wskazuję płeć, e-mail rodzica, ja na razie wybiorę, że nie, i dodaję ucznia do klasy. Uczeń pojawił się tutaj na samym końcu naszej listy. Mamy już omówiony panel z uczniami, dlatego teraz możemy przejść do kolejnego przycisku, jakim są słówka. W przypadku listy ze słówkami mamy tutaj poniżej już te, które dodaliśmy w czasie tworzenia klasy. Omówimy sobie właśnie na początku taką tabelę, w której mamy w pierwszej kolumnie słówko, czyli słówko w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Następnie mamy znaczenie tego słówka w języku polskim. Mamy również datę dodania słówka do klasy, czyli to jest data dzisiejsza. Mam również dźwięk. Dźwięk jest automatycznie włączony i oznacza, że uczniowie w czasie wykonywania sesji będą także otrzymywali komunikaty lektora, który będzie czytał słówko w języku obcym. Następnie mamy przycisk szczegóły, który po kliknięciu w niego daje nam dokładne zdanie przykładowe, które będzie widział także uczeń w czasie wykonywania sesji, oraz to zdanie właśnie z luką, którą musi uczeń uzupełnić odpowiednią odpowiedzią.
Następnie mamy również przycisk wycofaj, który jest aktywny do momentu, dopóki słówka nie zostaną wprowadzone w sesjach uczniów. Po kliknięciu tego przycisku, na przykład wybiorę sobie perhaps, kliknę wycofaj i słówko zostało usunięte z mojej listy. Natomiast, tak jak mówiłam, jeżeli słówko pojawi się już w sesji chociażby jednego z uczniów, to niestety tego słówka już nie da wycofać się z klasy. Przejdziemy teraz do możliwości dodawania słówek, ponieważ istnieją dwie. Mamy tutaj możliwość dodawania słówek pojedynczych do klasy lub też słówek z list słówek. Zaczniemy od tych pojedynczych, czyli tutaj na samym dole klikamy przycisk dodaj słówko do klasy i przenosimy się do panelu, gdzie możemy dodawać pojedyncze słówka. Czyli podobnie jak w przypadku zakładania klasy, to ten ostatni krok właśnie to było dodawanie pojedynczych słówek. I tutaj mogę wskazać na przykład słówko cat, które zostanie wyszukane. Mamy również inne wyrażenia zawierające to wyszukiwane przeze mnie słówko. Mamy przykład, czyli zdanie przykładowe, które oczywiście dla ucznia będzie wyświetlało się z luką oraz formę ukrytą, którą uczeń powinien podać jako poprawną odpowiedź. Klikam dodaj. I słówko zostało dodane do klasy. Mogę wyszukać jeszcze jedno na przykład. I ponownie zostało dodane. Mogą Państwo również zaznaczać kilka klas, dla których chcą Państwo dodać słówka. Jeżeli są to klasy, w których nauczany jest język angielski, to one będą się tutaj wyświetlały i dlatego może to być znaczne oszczędzenie czasu w przypadku dodawania tego samego materiału dla tych samych klas. Drugą możliwością dodawania słówek jest przypisywanie ich za pomocą list słówek, czyli klikamy w przycisk, i zostajemy przeniesieni do list słówek przypisanych do podręcznika Brainy klasa szósta. Możemy tutaj taką listę zobaczyć, czyli klikamy pokaż listę. Wyświetla nam się tutaj słówko, jego znaczenie oraz informacja, czy jest przypisane. Także możemy zobaczyć szczegóły takiego słówka, zobaczyć zdanie przykładowe z luką oraz poprawną odpowiedź. Natomiast z tego poziomu nie możemy przypisać słówek do nauki, do klasy. Aby to zrobić, musimy wybrać przypisz słówka. I tutaj możemy już wybierać. Ja sobie tutaj powybieram kilka. I kiedy już jestem zadowolona, wybieram dodaj. Listy słówek, z których część słówek już została przydzielonych do nauki, podświetlają się na taki żółty kolor. Jeżeli zdarzy się, że właśnie do Państwa podręcznika nie ma przypisanych jeszcze list słówek, to mogą Państwo na przykład skorzystać z możliwości zobaczenia innych gotowych list słówek. Ten przycisk znajduje się na samym dole panelu, w którym teraz się znajdujemy. I po jego kliknięciu jestem przeniesiona do list słówek utworzonych do wszystkich podręczników w języku angielskim, w tym przypadku języku angielskim, ponieważ
jesteśmy w klasie z językiem angielskim, które znajdują się w naszej bazie. Mogę tutaj wybrać dowolny podręcznik. Na przykład pracują Państwo albo znają Państwo jakiś podręcznik, który pokrywa się materiałem z tym, który aktualnie Państwo używają. Na przykład on screen i zostaje on odfiltrowany. Możemy tutaj również zobaczyć taką listę słówek. Możemy ją także przypisać. No więc jest to także inna możliwość dodania większej liczby słówek do nauki, jeśli chcą Państwo jeszcze skorzystać z innych list. I teraz możemy wrócić z powrotem, wrócić po prostu do naszej listy słówek i tutaj znajdują się już te wszystkie słówka, które dodałam za pomocą listy słówek oraz te pojedyncze, które dodawałam wpisując je podczas zakładania klasy. Poznali więc Państwo już te dwa sposoby na dodanie słówek, czyli słówka dodawane pojedynczo oraz za pomocą list słówek. Ostatnią kwestią do wyjaśnienia na tej stronie zostały słówka niewprowadzone, których jest aktualnie 19 na 100. Oznacza to, że mogą maksymalnie dodać Państwo 100 słówek do klasy na jeden raz, i dopóki te słówka wprowadzone tutaj, dodane do klasy, czyli których jest 19, nie pojawią się w sesji chociażby jednego z uczniów, no to pozostają one niewprowadzone. Natomiast stopniowo jak uczniowie będą wypełniali swoje sesje na kontakt, to te słówka będą znikały z limitu, będą Państwo znowu mogli dodawać całe 100 na 100 słówek. Dobrze, więc kolejny przycisk został przez nas już omówiony. Więc myślę, że możemy teraz przejść do wykonania sesji na koncie ucznia. W tym celu wrócę do panelu głównego i zaloguję się na konto ucznia mojej klasy 6C. Uczniowie logują się z tego samego momentu, z którego logują się Państwo jako nauczyciele, czyli po prostu na stronie instalink.pl, klikają zaloguj się i wpisują swoje dane logowania. Zalogowałam się do panelu ucznia. I jest tutaj wiele różnych przycisków, które są podobne do tych, które znajdują się również u Państwa. Natomiast dzisiaj dla nas najważniejszym przyciskiem jest przycisk Zacznij codzienną sesję. Po jego kliknięciu otrzymuję informację na temat wykonywania sesji. Czyli taką krótką instrukcję, żeby wiedzieć dokładnie, w jaki sposób ta sesja funkcjonuje i mogę kliknąć Zacznij swoją codzienną sesję. Dostałam pierwsze zdanie przykładowe z luką oraz słówko w języku polskim. I wpisuję odpowiedź oraz klikam Sprawdź. Milk. Mam informację o tym, że wpisałam słówko dobrze. Mam również komunikat głosowy, że słówko, w jaki sposób w ogóle słówko wymawiać. Mogę przejść dalej. Hospital. I ponownie dobrze. Co w przypadku, jeżeli zrobię literówkę? Cow.
Instalink mnie o tym poinformował, że jest tutaj jakiś błąd w słowie, które wpisałam i dlatego od razu pozwala mi się poprawić. Cow. Jeśli nie znam jakiegoś słówka, to mogę również kliknąć sprawdź. Airport. I wtedy otrzymuję poprawną odpowiedź, jakiej powinnam była udzielić. Informacja jest również, że niepoprawnie, no ponieważ nie wpisałam żadnego słówka. Office. Cook. Farm. Bank. Factory. I teraz dotarłam do końca sesji, gdzie Instalink prosi mnie, żebym jeszcze raz spróbowała wpisać poprawnie słówko, które wpisałam wcześniej błędnie. Airport. I w ten sposób dotarliśmy do końca sesji. Mamy tutaj podsumowanie tejże sesji. Czyli powtórzyłam 10 słówek, 9 z nich było wpisanych bezbłędnie. Liczba dni pracy w tygodniu to 1 dzień. Mogę również kliknąć w link, sprawdź ocenę Instalink. Powiększę tutaj trochę ekran. Mamy informację o liczbie dni pracy w tygodniu, czyli 1 dzień. Mamy informację o tym, ile słówek dodał nauczyciel do nauki. Było to 19. Mamy ocenę na dzień dzisiejszy, to jest co najmniej 1, niestety. Natomiast do końca tygodnia zostało jeszcze całych 6 dni, w ciągu których uczeń może wykonywać sesję. A każdy dzień to jest tak naprawdę możliwość podniesienia tej oceny, którą mamy na ten moment. I w ten sposób zakończyliśmy sesję w panelu ucznia. Mam tutaj informację o tym, że dzisiejsza sesja została wykonana. Przycisk przestał już świecić. I tak naprawdę całość zajęła nam, to oczywiście jeszcze pokazywałam Państwu, tłumaczyłam, ale myślę, że to sama sesja trwała dosłownie 2 minuty. I tak samo właśnie będą wykonywali ją uczniowie. Wyloguję się teraz z konta ucznia i zaloguję ponownie do mojego konta nauczyciela. Przechodzę do klas i do klasy 6C. Tym razem sprawdzimy zakładkę raporty. I zaczniemy tutaj od raportu systematyczności. Ten raport pokazuje Państwu, w jakie konkretne dni uczeń wykonał sesję. W przypadku drugiego ucznia, na którego koncie dzisiaj tę sesję wykonałam, pojawiła się 13 zielona jedynka, która oznacza, że uczeń wykonał dzisiaj jedną sesję. Jeżeli uczeń wykona dwie sesje, to będzie taka zielona dwójka, jeżeli trzy, no to trójka. Jeżeli więcej niż trzy sesje, to będą tutaj, tu będzie wyświetlała się po prostu trójka z plusem. Ważne jest tutaj również na dole w legendzie, że sesje rozpoczęte i niedokończone są nieuwzględniane w sesji, a raczej w tym raporcie. Oznacza to, że aby sesja została uwzględniona w raportach na Państwa koncie,
powinna zostać przez ucznia przeprowadzona do końca, czyli do momentu zobaczenia przez niego podsumowania. Wracamy teraz do naszych raportów i przechodzimy do raportów ocen tygodniowych. W tym raporcie będą pojawiały się oceny, które uczeń będzie mógł uzyskać w ciągu jednego tygodnia. Ocena tygodniowa jest to liczba dni pracy w tygodniu ucznia. Maksymalnie uczeń może otrzymać ocenę 5, jeżeli nie ma pakietu premium. Pakiet premium pozwala mu uzyskać ocenę wyższą. To oznacza, że jeśli uczeń wykona sesję właśnie na przykład dzisiaj, również w środę i w czwartek, no to będzie pracował 3 razy w tygodniu, czyli dostanie ocenę 3. Ważne jest to, żeby uczeń nie wykonywał sesji, na przykład 5 sesji w poniedziałek, ponieważ jeżeli nie będzie pracował w inne dni tygodnia, to niestety nie uzyska oceny bardzo dobrej. I tutaj te oceny będą się pojawiały właśnie w raporcie ocen tygodniowych. W przypadku ocen miesięcznych składają się one z średniej arytmetycznej z ocen tygodniowych z pominięciem tej najsłabszej. Więc jeżeli uczeń będzie miał na przykład w lutym oceny 4, 5, 2 i 5, no to ta dwójka będzie odjęta i z pozostałych ocen będzie wyliczona ocena miesięczna. Następnie mamy szczegóły sesji, które pozwalają nam jako nauczycielowi dokładnie przyjrzeć się sesji ucznia. Czyli klikając na przykład w ucznia tego drugiego, na którego koncie wykonywaliśmy sesję, w szczegóły, dostajemy informacje o jego dzisiejszej sesji, czyli o jej początku, o jej zakończeniu, dokładnej dacie, dokładnej godzinie. A klikając dalej w szczegóły, dostaję również informacje o tym, jakie dokładnie słówka były sprawdzane podczas wykonywania tej sesji oraz jakich odpowiedzi udzielił uczeń. Mam również czas odpowiedzi, więc tutaj jest to bardzo dobry raport w przypadku, jeśli jakiś uczeń zgłasza, że na przykład wykonał sesję, ale no nie została ona zaliczona, to możemy tutaj właśnie na przykład w raporcie szczegóły sesji zobaczyć, czy rzeczywiście uczeń wykonywał sesję na swoim koncie, ponieważ jeżeli tutaj nie będzie tej informacji, no to znaczy, że uczeń tego dnia sesji nie wykonał. Może być także informacja o tym, że uczeń rozpoczął sesję, ale jej nie zakończył. No i to też oznacza oczywiście, że po prostu uczeń tej sesji nie ukończył i dlatego ona nie pojawiła się w raportach. Ostatnim raportem, który pominęłam celowo, był raport przyswojone słówka, do którego teraz przechodzimy. Raport ten jest prezentowany w takiej tabeli i zaczniemy od prawej strony tej tabeli. Mamy tutaj słówka niewprowadzone, czyli są to słówka, które zostały przez nas dodane do klasy, ale które jeszcze nie pojawiły się w sesji ucznia. W przypadku drugiego ucznia, tutaj na którego koncie wykonywaliśmy sesję, tych słówek niewprowadzonych jest już tylko 9, ponieważ w czasie sesji pojawiło się 10 słówek z tych, które wprowadziliśmy. Dlatego one przyniosły się do kolumny wprowadzone. Jeśli uczeń będzie wykonywał sesję systematycznie, to te słówka z kolumny wprowadzone przeniosą się do kolumny dobrze przyswojone, a następnie do kolumny bardzo dobrze przyswojone. Ostatnie dwie kolumny z lewej strony dotyczą uczniów z pakietem premium. Dostają oni również takie słówka dodatkowe, które zawsze pojawiają się na koniec wykonywania sesji, ponieważ priorytet mają słówka dodane przez nauczyciela.
i na końcu sesji mogą również otrzymać kilka dodatkowych słówek dopasowanych poziomem do ich znajomości języka. I w ten sposób, jeśli tych słówek będzie odpowiednia ilość, to będą mogli podnieść swoją ocenę o 1 lub o 2 stopnie w górę. W ten sposób omówiliśmy wszystkie raporty dostępne dla Państwa w panelu nauczyciela. I teraz przejdziemy do panelu głównego. I chciałam Państwu pokazać tutaj przydatny przycisk, jakim jest podręcznik metodyczny. Tutaj właśnie mają Państwo dokładne informacje na temat wszystkich elementów, o których dzisiaj wspominałam podczas szkolenia, czyli o tym, jak zakładać klasy, jak dodawać uczniów, jak przydzielać słówka. Są również inne elementy, o których nie wspominałam, na przykład prace domowe, kartkówki, sprawdziany, czy też nasza nowość, generator klasówek, z którego również mamy oddzielne szkolenie. Więc bardzo zachęcam, bo są tutaj również zdjęcia ekranu z dokładnym wytłumaczeniem wszystkiego, co dzisiaj powiedziałam, oraz tych pozostałych funkcji, o których jeszcze nie wspomniałam. I to wszystko jest dostępne właśnie na naszej stronie oraz również jest przekierowanie z Państwa panelu nauczyciela. Korzystając z momentu, że jesteśmy w panelu na stronie internetowej InstaLink w podręczniku dla nauczyciela, to jeszcze zajrzymy tutaj do zakładki oferta, w której znajduje się informacja o pakiecie premium. Pakiet premium jest skierowany do uczniów i do rodziców uczniów, którzy chcieliby rozszerzyć funkcję standardowego InstaLink. Pakiet premium gwarantuje im nieograniczoną liczbę słówek ponadprogramowych do końca semestru, czyli te słówka, które mogą sprawić, że uczeń dostanie wyższą ocenę niż 5. Mogą również korzystać z opcji powtórz przed klasówką, która jest podzielona na słówka oraz na ćwiczenia i uczeń może swobodnie wybierać sobie, które ćwiczenia, które słówka chciałby ćwiczyć, z którego podręcznika, ponieważ mamy tutaj dodanych kilkanaście podręczników, kilkadziesiąt podręczników z języka angielskiego, również z języka niemieckiego, takie podręczniki mamy udostępnione. Również rodzic zyskuje dostęp do raportów swojego dziecka i nieograniczony czasowo dostęp do słówek, które zostały dodane do konta ucznia, ponieważ na koniec każdego semestru następuje usuwanie słówek z danego semestru w InstaLink, żeby po prostu zrobić miejsce na kolejny materiał do nauki. Natomiast osoby z pakietem premium te słówka z bieżącego semestru zachowają. Można także dzięki pakietowi premium dodawać kilku członków rodziny do nauki różnych języków dostępnych w InstaLink oraz dodawać samodzielnie słówka do nauki, korzystać z powtórz przed klasówką. Są również dostępne arkusze maturalne oraz arkusze ósmoklasisty z języka polskiego i angielskiego, co na pewno przyda się osobom, tutaj uczniom, którzy chcieliby jeszcze przygotować się do tych egzaminów. Pakiet premium InstaLink można wykupić już od 5 zł za tydzień lub też na przykład 35 zł za semestr. To jest taka najbardziej popularna kwota, za jaką jest wykupywany pakiet premium. Myślę, że warto, żeby Państwo o tym po prostu wiedzieli, bo dzięki temu będą Państwo mogli przekazać rodzicom uczniów taką informację, że jest możliwość również takich dodatkowych funkcji dla tych bardziej może ambitnych uczniów i mogą z nich skorzystać. Na koniec już sam chciałam jeszcze wspomnieć o certyfikatach, których szczegóły znajdują się w artykułach dostępnych na naszej stronie.
W InstaLink jest możliwość zdobycia zarówno certyfikatu nauczyciela, jak i certyfikatu szkolnego. Obecnie mamy semestr letni i do zdobycia są dwa różne certyfikaty nauczyciela, znaczy albo srebrny, albo złoty certyfikat. I aby zdobyć srebrny certyfikat, powinni Państwo w dowolnych 2 miesiącach przydzielić więcej lub co najmniej 20 słówek w miesiącu, a uczniów z oceną 3 lub wyższą w miesiącu powinno być 10. W ten sposób dostaną Państwo certyfikat srebrny dla nauczyciela od InstaLink za pracę z programem i będą Państwo mogli zgłosić się do certyfikatu szkolnego. W przypadku certyfikatu szkolnego mamy następujące wymagania. Co najmniej 2 nauczycieli powinno uczestniczyć w programie InstaLink dla szkół, którzy po prostu nauczają w jednej szkole. Co najmniej 1 nauczyciel powinien otrzymać certyfikat dla nauczyciela. No to będą już Państwo mieli spełnione w przypadku otrzymania certyfikatu za pracę z InstaLink. A także na stronie szkoły powinna znajdować się informacja o udziale szkoły w programie InstaLink dla szkół. Może to być po prostu krótka informacja tekstowa lub artykuł. Forma jest tak naprawdę dowolna. I myślę, że już przekazałam tutaj Państwu wszystko, co chciałam powiedzieć w trakcie tego szkolenia. Tutaj jeszcze może ostatnia rzecz to pomoc, przycisk pomoc, czyli miejsce, w którym znajdują się często zadawane pytania, a także adres mailowy, na który mogą Państwo kontaktować się z nami w przypadku pytań lub jakichś wątpliwości. Jest to adres instalink@instalink.pl i zachęcam oczywiście do kontaktu, jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy w obsłudze programu InstaLink.